Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj historia, którą chciałem się z wami podzielić i myślę, że ona jest też imponująca w pewien sposób. Trzeba podziwiać te osoby, które odważają się na swoją przygodę z dronem, na rozpoczęcie jej. I też chciałbym zadedykować tę historię wszystkim osobom, które odważyły się już, ale też odważą się wkrótce i spróbują swojej przygody. Jest dużo obaw, zdaję sobie sprawę, bo też rozmawiam na bieżąco z wieloma osobami, które zaczynają. Wiem, o co chodzi, wiem, czego się obawiają. Pamiętam też, jak ja zaczynałem, jakie miałem obawy swoje, jak nie mogłem w nocy spać, byłem pewien, że dron mi się rozbije, spadnie, wiatr go strąci i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie myślę, że ta historia będzie dobra, będzie cenna dla wielu osób, które chcą zacząć przygodę z dronem. Zobaczmy w takim razie, co się wydarzyło. Mamy mega sesję, pracujemy z Wiktorią, która pomaga mi przy paru klipach na YouTubie. Robimy też sesję zdjęciową, ale przy okazji postanowiłem nauczyć ją latania dronem, co jest mega wyzwaniem, dlatego że tych aktywności jest dzisiaj więcej. Wiktoria nigdy nie latała wcześniej i myślę, że przed nią też świat, ten podniebny. Jest szansa na to, żeby dzisiaj poleciała po raz pierwszy, żeby zobaczyła, jak wyglądają podstawy. Poprowadzimy ją krok po kroku. Dla osób początkujących myślę, że to będzie też fajny materiał. Na początek rozpakujemy cały zestaw i zobaczymy, co w nim mamy. Na szczęście masz tutaj zestaw fajny, bo są tylko dwa elementy. I to jest kontroler z ekranem od razu i sam dron. Tu masz z tyłu drążki, trzeba je wyciągnąć. Wkręcimy je do kontrolera. Trzymaj, Wiktoria. Mhm. Jeden, a później drugi. Żeby włączyć aparaturę, jeden raz krótko i drugi raz trzymasz do oporu. Krótko i drugi do oporu. Włączyła się, możesz puścić. Ona za chwilę już będzie aktywna. Teraz nam się odpala tutaj oprogramowanie, jest logo, za chwilę będzie już do naszej dyspozycji. Co ciekawe, ten pomysł w ogóle przyszedł nam mnie do głowy spontanicznie, dlatego że dosyć mocno wiało, nie byliśmy w stanie całego materiału zrealizować, który chciałem zrealizować, ale też wiedziałem, że znajdziemy osłonięte miejsce przez drzewa czy jakieś inne obiekty, gdzie jesteśmy w stanie przećwiczyć sobie te podstawowe manewry dronem na niewielkiej wysokości. Dobra, Wiktoria, mamy aparaturę, teraz dron. Musimy zdjąć osłonę samego gimbala i kamery, a później rozłożymy ramiona. Delikatnie, tak? Mhm. I teraz ramiona. Krótkie na wprost, a długie ze skrętem. Świetnie. Dobra, i drugie to samo. Ok, gotowe. I słuchajcie, to co było fajne i to co dostrzegam wśród wielu osób, tak, to jest takie typowe zachowanie osoby, które w ogóle nie miały pojęcia. Uwielbiam podpatrywać i obserwować osoby, które nigdy nie miały do czynienia z dronami. Jak reagują, jakie mają obawy, jak postępują, czy są dzielne, czy nie. I zwykle jest to historia od zera do bohatera. To mi się mega podoba, że zwykle właśnie na początku są obawy, ludzie nie są pewni, jak tym dronem sterować. Później okazuje się, że tak naprawdę obsługa drona jest banalna i on ma wiele funkcji autonomicznych, które utrzymują go w powietrzu, pozycjonują. I tak naprawdę obsługa jest dość prosta. Oczywiście im dalej, tym jest trudniej. Wymagania rosną, później zaczynają się ujęcia, później zaczyna się fotografia, zaczyna się szereg różnych rzeczy, więc wiadomo, że to też na jednej sesji się wszystkiego nie zrobi. Ale mimo wszystko daliśmy radę pociągnąć dość mocno i końcówka była bardzo odważna. Zresztą zobaczcie sami. To, co jest w nim mega fajne, że jest lekki i mały, a jednocześnie ma bardzo duży potencjał, bo może latać pół godziny, możesz latać nim nawet, wiesz, wysoko, do 120 metrów, dalej i zrobić piękne ujęcia. Ma też czujniki, jakbyś leciała na jakąś przeszkodę, to on cię ochroni. I z tyłu też działają, czyli z przodu i z tyłu. Kamera nawet 60 stopni do góry się odchyla, zobacz tak. Aha, no. Ale to, co jest nowego w niej, że ona już ma też wertykalne ujęcia, czyli na przykład na rolki albo na TikTok. Możesz sobie od razu trzaskać ujęcia pionie, czyli albo poziom, albo pion. Akumulator pozwala na latanie przez pół godziny. Można mieć więcej tych akumulatorów, jak ktoś chce latać cały dzień. Można też podładować sobie
równolegle do lotów i mocno, do oporu, do kliknięcia. Boję się troszeczkę, że wiadrygo mi zdmuchnie i jeszcze gdzieś, nie daj Boże, do wody wpadnie. Aha. Ale no dobra. Zobaczymy. Ale są czujniki optyczne, ale też są czujniki podczerwieni, czyli pokazuje Ci, jak wysoko jesteś i pomaga w lądowaniu i pozycjonowaniu. Czy ten dron zawiśnie Ci w powietrzu. On Ci nie spadnie sam, wiesz? Mhm. Włączamy go tak samo jak kontroler, czyli jeden raz krótko, a później długo do oporu. Spróbuj przycisnąć krótko i drugi raz długo do oporu. I za moment będzie gotowy do działania. Złapie sobie sygnał satelitarny i pojawi nam się podgląd na ekranie już kontrolera. Super. Fajne cacko. Super. Gotowy już, złapał sobie satelity. To czego się teraz nauczysz, to jest CSC. Dwa drążki na dół. Do siebie i na dół. Do siebie i na dół i trzymasz. Włączyłaś, puść. On teraz działa. Wiesz, jest już, obracają się śmigło. Teraz ten drążek na dół całkiem i trzymaj. Wyłączyłaś silniki. Jeszcze raz, CSC. Do siebie i na dół i trzymasz. Trzymaj, trzymaj. Dobra, spoko. Nie? Możesz puścić? Lewy drążek na dół. Dobra. Myślałam, że będzie trudniej. Spoko jest, nie? Jest spoko. Ćwicz tylko prawym drążkiem. Tył, przód i boki. Mhm. Dobra, i boki. Za szybko trochę. Za szybko. Dobra. Do wyczucia. Dobra. Mam wrażenie, że mi go lekko ściąga. No bo jest wiatr. Chyba mi zaraz leci. Wiatr mi go ściąga trochę. Dobra, tak jak teraz. On ma być cały czas tyłem do ciebie. I powolutku. Małe ruchy. Stop. I druga. Druga Wiktoria. Go. I teraz na boki lecisz. Prawy drążek ćwiczysz głównie. I fajnie, bo nie patrzysz się na aparaturę, tylko na tym. I druga strona. Dobra. Boże, mam wrażenie, że on mi zaraz tutaj zleci. Nie, stop, stop. Spokojniejsze ruchy. Dobra. I lecimy znowu. Prawo, lewo. Dobra, i druga, i przód. Leci, leci, leci. No. I wystarczy. Myślałam, że to jest o wiele trudniejsze, aczkolwiek na ten wiatr mi go strasznie ściągały, trochę... Może nie panikowałam, co po prostu nie mogłam go opanować, o. Tak. Ale powiedz, nie. Ale ogólnie te systemy wspomagające są łatwe, nie? On zawisł, ma, nie spadnie tak sam. Tak. Myślę, że to jest bardzo do ogarnięcia. Bardzo łatwe. No, ogólnie spoko. To spoko, tak. No bo to pierwsze wrażenie na razie, nie? Jak już przećwiczyliśmy manewrowanie na niewielkiej wysokości, już wiedziałem, że będzie nieźle. Stwierdziłem, że trzeba w takim razie pokazać jej, czy dać jej jakieś szybkie zwycięstwo, tak? Szybki benefit, korzyść szybką. I uważałem, że takim właśnie szybkim zwycięstwem będzie selfie. I druga rzecz to będzie odejście, czyli droni, bo to są dwie najfajniejsze techniki, gdzie można już wykonać zdjęcie i krótki filmik. I to daje mega radość. Poza tym jest to fajna pamiątka dla osoby, która nigdy nie latała i kto wie, czy jeszcze będzie latała, ale na pewno myślę, że to jest mega fajny benefit. Teraz pokażę Ci, Wiktoria, parę klawiszy funkcyjnych i dodatkowych możliwości. Pierwsze to jest pokrętło gimbala, to jest to. I teraz zobacz, w jedną stronę obniża Ci się, a w drugim kamera. Podnosi. Dawaj śmiało, do góry albo w dół. Czyli masz pełne sterowanie nad kamerką i gimbalem, tutaj kontrolę. Dzięki temu jesteś w stanie zrobić takie ujęcie jak chcesz, na TikTok, tak, czy na Instagram to pionowy. I jeszcze możesz wychylić się. Teraz zrobisz sobie zdjęcie, tutaj, tu, tak? Tak. Ułóż sobie gimbala odpowiednio, pamiętasz jak się to robiło? Śmiało, ciach, wychodzą. Masz to? Mamy to. Dobra, przenieśliśmy się tutaj, trochę jest mniejszy wiatr. Wystartujemy sobie i poćwiczymy parę manewrów całkiem nisko. I też filmik, żebyś wiedziała, na ile on jest użyteczny. I to wystarczy na dzisiaj, bo nie ma też co przesadzać. Jak są lepsze warunki, można poćwiczyć po prostu więcej. Dajemy. Możemy go teraz już położyć. W tą stronę, bo będziemy lecieli tam. Czasami trzeba uważać też na gimbala, bo jak są te takie modele małe, to on się blokuje, wiesz, o podłoże. Trzeba zwrócić uwagę, żeby nam... Bo to jest miękkie bardzo, nie? Nawet ta mata. I teraz przez CSC odpalasz silniki, pamiętasz? Czyli dwa drążki do... Tak, trzymasz. Super. I lewy drążek góra. Jedziesz śmiało. Śmiało. Wysoko, 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 wysoko. Leon! Ja ci dam! No tutaj jest zdecydowanie lepiej, bo nie ściąga mi ten wiatr. Myślę, że opanowałam już górę, dół, przód, tył.
Teraz ładnie się tutaj mi trzyma. No przede wszystkim to jest to, żeby nie ściąga i bardzo łatwo mi się nim operuje. Jest zdecydowanie lepiej. Dobrze na sesję. Gratulacje, mega było. Morał z tej historii jest taki, że były obawy, była ta przemiana, czyli pokonanie swojego strachu, swojego lęku, wyjście naprzeciw, ćwiczenia i później sukces w postaci właśnie udanego lotu i też fajnych prac z pierwszej sesji. Uważam, że to jest super rzecz i tą historią chciałem też zmotywować wiele osób do tego, żeby zaczęły latać swoim własnym dronem, bo to jest chyba najfajniejsze hobby, jakie można mieć. No, według mnie latanie dronem to jest świetna sprawa. To jest bardzo łatwe. Bałam się, że mi upadnie, że coś się uszkodzi, że upuszczę go, coś nieumiejętnie wcisnę, ale nie, to jest bardzo proste w obsłudze i no, każdy mógłby sobie spróbować, bo nawet idiota. No telefonem czy tam aparatem się takich rzeczy nie ujmie co dronem, bo i wysokość ma znaczenie, odległość i tak dalej. I można to bardzo po prostu szybko tym sterować. Więc no, to jest wygodne przede wszystkim. Świetnie, świetnie. Fajnie było sobie spróbować. Nie fajnie, to super doświadczenie. Także trzymam kciuki, sezon w pełni, latamy, słuchajcie, uczymy się, przełamujemy swoje słabości. Osoby, które jeszcze nie zaczęły, zapraszam do bezpłatnego warsztatu online, który przygotowałem dla Was specjalnie. Jest to warsztat dotyczący rozpoczęcia przygody z dronami. 5 prostych kroków od wyboru poprzez Twoją wizję, co chcesz zrobić z dronem i poszczególne kroki, które warto obrać, żeby rozwinąć się. No i słuchajcie, trzymam kciuki za mega rezultaty. Ja widzę tutaj, że na profilach bardzo mocno się rozwijają ludzie. Na naszej grupie Team 250 gramów szczęścia też fantastyczne prace są, coraz lepsze. Z sesji na sesję, bo mamy tygodniowe sesje, można powiedzieć coachingowe, chociaż nie lubię tego słowa. Mamy tygodniowe sesje weryfikacyjne. Widzę coraz lepsze prace i coraz większe postępy, coraz świadome panowanie nad warunkami, nad światłem, nad kompozycją, nad kadrem i nad ekspozycją, więc jest naprawdę petarda. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Cześć! Cześć, jak mogłeś? Matko, przecież on śmierdzi na kilometr. Nie no, tak to jeszcze nie... Taki wiesz co, tłuszcz stary, raz rozłożony, jak można, Chanel numer 5. Jak mogłeś nam to zrobić? Pierwszy raz dziewczyny zaprosiłem do współpracy, a to taki obciach.